Niebezpieczny trend wśród nastolatków, przed którym ostrzega policja w całym kraju. Wyzwania, które mogą prowadzić do tragedii, swój początek mają w internecie, najczęściej w popularnych mediach społecznościowych. Jedno z ostatnich polega na tym, że na 48 godzin trzeba zniknąć bez śladu. Im więcej informacji o zaginięciu nastolatka, tym dla niego lepiej. Policja apeluje przede wszystkim do rodziców, by interesowali się tym, co ich dzieci robią w sieci. Fatima Orlińska. Dla zabawy pozorują swoje zniknięcie, angażując w to rówieśników i tworząc łańcuszek niebezpiecznej zabawy, która może okazać się tragiczna w skutkach. Nastolatkowie w Polsce coraz częściej ulegają niebezpiecznemu trendowi, jakim jest wezwanie zniknij bez śladu. W mediach społecznościowych policja ostrzega. Osoby kilkuletnie narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, których są nie do końca świadome. Dlatego też apelujemy do rodziców, opiekunów tych nastolatków, by zachowali wzmożoną czujność i zwracali uwagę na ich aktywność w sieci. Każde zaginięcie traktowane jest priorytetowo i angażowane są znaczne siły policyjne. Służby jednak nie mogą być wszędzie. Taka zabawa w zaginięcie może sprawić, że nie dotrą na czas do kogoś, kto naprawdę potrzebuje tej pomocy. Pomocy mogą potrzebować również ci, którzy niebezpieczne wyzwania podejmują. Jak tłumaczy psycholog internetu, z takimi ucieczkami pozornie dla zabawy mogą wiązać się osobiste tragedie przeżywane przez młodych ludzi. Nierzadko chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę na przykład rodziców, czy zyskać akceptację rówieśników. Tutaj chodzi właśnie o krytyczne myślenie, dlatego że ta potrzeba aprobaty to sprawia, że młode osoby są takie jak ćma, która właśnie do światła gdzieś tam frunie, a chodzi o to, żeby się zatrzymać, pomyśleć racjonalnie, czy to naprawdę ma sens i niestety tutaj trzeba też budować właśnie tą samoocenę, żeby ta osoba miała taką siłę powiedzieć, nie, to jest po prostu już, mówiąc delikatnie, zbyt absurdalne, żeby w tym uczestniczyć, po co mi to? O każdym zniknięciu dziecka rodzic lub opiekun powinien niezwłocznie powiadomić policję. Nie ma określonego czasu, jaki musi upłynąć od momentu zaginięcia. Dopiero po zgłoszeniu służbom zaginięcia dziecka pomocy można szukać w fundacjach, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem zaginionych. Według policyjnych statystyk tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 2000 zaginięć dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jeśli chodzi o najczęstsze przyczyny zaginięć osób poniżej 18 roku życia, to jako fundacja wyróżniamy 3 takie przyczyny. W przypadku małych dzieci mówimy tutaj przede wszystkim o nieodpowiedniej opiece ze strony osób dorosłych, opiekunów, rodziców. W przypadku nastolatków mówimy o ucieczkach i trzecia ta przyczyna to porwania rodzicielskie. Nasza fundacja jest polskim operatorem numeru 116 000 i ten numer jest znany w Polsce jako telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Zaginięciom dzieci można zapobiegać. Pierwszym krokiem do tego powinna być kontrola, co młodzi robią w internecie, kogo słuchają i czym się inspirują.